Hej, z tej strony Natalia i witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, w którym razem z Karolem wracamy na uczelnię. Jakiś czas temu stwierdziliśmy, że mamy za dużo wolnego czasu, że jeszcze troszeczkę się dokształcimy. Tak, dobra. Uniwersytet. Natalia, nie wkręcaj widzów, bo i tak nie uwierzą. A tak naprawdę jedziemy tam, bo jakiś czas temu zadzwoniła do nas nasza promotorka i zapytała, czy poprowadzimy jej wykład. Generalnie zajęcia nazywają się strategie e-biznesu i nasza promotorka wpadła na pomysł, że nas zaprosi, bo po pierwsze studiowaliśmy na tej uczelni, po drugie od wielu lat działamy w internecie, a po trzecie na tych zajęciach właśnie mówią o rzeczach, które my robimy na co dzień. Takie same zajęcia prowadziliśmy ponad rok temu, tylko wtedy było nauczanie zdalne i to było w sumie o wiele łatwiejsze, bo siedzieliśmy sobie po prostu przed kompem, poprowadziliśmy prezentację, porozmawialiśmy i wtedy trafiła nam się super grupa, pamiętam. Tak, bo zadawali dużo fajnych pytań i tak naprawdę przez półtorej godziny odpowiadaliśmy na ich pytania, nie? Dzisiaj będzie trochę inaczej, bo są to już zajęcia stacjonarne i wrócimy do budynku tam, gdzie w sumie my studiowaliśmy i będziemy stali w tym miejscu, gdzie sami kiedyś prezentowaliśmy prezentację. No właśnie, Natalia, nie pamiętam już jak to się robi, bo kiedyś na studiach freski były często, ale teraz nie wiem, czy nie będę stresował, szczerze. I się wczoraj przypomniałem, jak to się robi, jak robiliśmy prezentację. No tak, no tak. Więc wiecie, slajdy takie poglądowe zrobiliśmy ze statystykami, żeby pokazać i w ogóle. A, czasu nie było za dużo, ale żeby nie było, że nie jesteśmy przygotowani, to coś tam ogarnęliśmy. Tylko wiesz, Natalia, ci studenci tak będą zadowoleni, że są luźne zajęcia i, i co byśmy nie powiedzieli, to wydaje mi się, że będzie okej. Okay. Ale jest godzina 10:55, o 11:30 zaczynają się zajęcia. My nie mamy auta, więc Karol musimy się zbierać, bo spóźnimy się jak zawsze. A, no właśnie. Wiem, że jak studiowaliśmy, to przez Karola zawsze się spóźniliśmy. To przeze mnie. Czemu przeze mnie? Najgorsze, no nie mam jak tego udowodnić teraz, widzowie, że to nie jest prawda, ale... Dzisiaj też cię budziłam ponad godzinę. Natalia, jestem gotowy od pół godziny do wyjścia. Dobra, nieważne, o samochodzie powiem wam potem, bo no nie mamy auta na kilka dni, ale to zaraz. Zanim wyjdziemy z domu, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, bo do końca tego miesiąca lecimy po 340 tysięcy słów, zostawiajcie łapkę w górę, a my serio musimy się już zbierać. Jesteśmy już w traficzku i jedziemy i oczywiście jakieś 20 minut przed wyjściem sprawdzałam trafiki i na naszym osiedlu były dwa, a jak chciałam rezerwować, to nie było żadnego, więc mieliśmy jeszcze małą wycieczkę, ale jedziemy Dacią i powiem wam szczerze, że jestem w szoku, jak ona jest w środku ładna. Spójrzcie, jak to wygląda, to nie jest już ta sama Dacia, co kilka lat temu. Tutaj w ogóle jest taka pepitka, tutaj takie złote dodatki. Właśnie. To w sumie wygląda jak taki fajny damski miejski samochód. Ty, Natalia, to może my do Dacia powinniśmy się przesiąść z BMW, co? Może sobie kupię jako takie miejskie auto, miejski SUVik. Miejski SUVik, nie, generalnie widzowie, no nie mamy dzisiaj samochodu, później powiem wam dlaczego, jutro odbierzemy go prawdopodobnie. Jutro ja myślę, że w czwartek pewnie. Właśnie, kurde, tutaj mam pewien dylemat, kiedy go zrobią. Ale teraz nie ma czasu tłumaczyć, co chodzi, bo mamy jeszcze 10 minut, jesteśmy już prawie w Sopocie i... Kurde, Natalia, czujesz to? Czujesz się jak kiedyś, jak zawsze jeździliśmy na tą uczelnię. W sumie, aż przypomniałem się stare czasy i Karol, ja sobie teraz uświadomiłam, że jesteśmy w najgorszej godzinie, zawsze wtedy nie było miejsca parkingowego. Ej, właśnie. Więc ciekawe, czy uda nam się coś znaleźć i jestem też ciekawa, czy nasza uczelnia jakkolwiek się zmieniła w środku, więc pewnie zrobimy wam jakiś taki mały... Uczelnia tour? No, coś takiego. Podjeżdżamy już i teraz pytanie za 100 punktów, czy będzie miejsce. Wjeżdżamy tym wjazdem? Tak, tym, no jedziemy. Jezu, jak mi się przypomniały stare czasy. Dobra, słuchajcie, cudem udało się znaleźć miejsce tam, gdzie zawsze jest. Na samej górze, na takim, wiecie, już bocznym parkingu. Idziemy teraz do nowej części, tak? Bo tu w nowej części szukamy sali. No i zaczniemy prowadzić wykład. Jesteśmy już po zajęciach, siedzimy jeszcze na naszym wydziale, bo chcieliśmy wam nagrać i pokazać, jak tutaj studiowaliśmy. Ale w ogóle wracając do samych zajęć, to było mega spoko. A, mega lajtowo. No. O, fajna grupa, trochę mało pytań zadawali w sumie. I była taka jedna dziewczyna, która praktycznie sama pytała o wszystko. Było widać, że była zainteresowana mega tym tematem. Tak, no to w ogóle spoko, strasznie szybko zleciało te półtorej godziny, bo... Ale powiem wam szczerze, że w życiu bym nie wróciła na studia. Nie no, znaczy nie jest tu źle, ale no, nie mielibyśmy czasu przede wszystkim. Ale teraz jesteśmy w nowej części, tam za nami jest przejście do starej części. Tak, chodziło się tędy, nie? Tam, o, tam też takie okno, często na nim siadaliśmy, jak coś, nie wiem, trzeba było zjeść czy coś. Tak, bo na samym początku byliśmy w innych grupach i tam się spotykaliśmy. A, no właśnie. Była lista osób i to szło nazwiskami. I pomimo, że mamy blisko nazwiska obok siebie, to byśmy podzielili na dwie grupy. Tak, no a potem już byśmy w jednej grupie, więc było łatwiej, ale chodź, przejdziemy się, pokażemy widzom, jak wygląda uczelnia nasza w Sopocie, Wydział Ekonomiczny. Jednak za bardzo was nie oprowadzimy, bo wszędzie na każdym piętrze były zajęcia, no, i nie chcieliśmy przeszkadzać. Albo studenci, którzy siedzieli, tak, i sobie chillowali na okienkach. Generalnie praktycznie nic się nie zmieniło, nie. Jakieś takie szczegóły, że jakieś takie poduszki dodali, tak, do siedzenia, jakieś takie stoliczki przy miejscach siedzących. Co ciekawe, pani w szatni się nie zmieniły. Tak, ja muszę oddać krótkę, tak, i były te same panie. Ale nie pamiętały nas już. No nie. Takiej jednej najfajniejszej pani już, tak, chyba nie ma. No, znaczy może jest, ale nie dzisiaj. Nie, ogólnie widzowie, tak naprawdę wiecie, w te półtora roku niewiele się zmieniło. Na parkingu daj ten sam problem, ale dawaj, Natalia, idziemy do siebie traficzkę, zobaczymy w ogóle, czy stoi jeszcze. Na początku odcinka mówiliśmy wam, że nie mamy naszego auta. Teraz siedzimy w trafiku pod uczelnią, więc mamy chwilę czasu i możemy wam wyjaśnić, o co chodzi. Generalnie jakiś czas temu Karol wpadł na super pomysł, że oddamy nasze auto na oklejanie i korekcję lakieru. I w sumie nie wiem, Karol, dlaczego dopiero teraz to zrobiliśmy, bo nasze auto ma już pełno odprysków z przodu. A kiedy ty chcesz lakier poprawiać, jak nie po dwóch latach?
właśnie, ty chcesz od nowości? Klejeć powinniśmy już dawno temu. No dobra, no. Jak kupiliśmy i w sumie nawet wtedy wyceniałeś chyba to. Tak, ty się żałuję, że nie okleiliśmy zderzaka i maski z przodu folią bezbarwną na samym początku, bo niestety tam jest dużo odprysków i no jakiś czas temu zadzwonili do mnie z serwisu BMW, że tam mają dział detailingu i czy nie chciałbym, wiecie, przyjechać na korekcję lakieru. W sumie stwierdziłem, że spoko, bo samochód ma już 2 lata, faktycznie są jakieś... Ale kiedy to mówiłeś wcześniej? Mini ryski. Bo kiedyś też do ciebie dzwonili. Możliwe, że... To chyba... było pranie tapicerki. Nie, to było w środku, coś jakieś no takie było, zabezpieczanie, no. No. Ale stwierdziłem, że w sumie zaraz będą 2 lata, tu mamy samochód, faktycznie są już mini ryski na lakierze, więc mogliby zrobić korekcję i od razu też stwierdziliśmy, że przykleją folię bezbarwną na przód, mimo tego, że no na zderzaku jest już trochę odprysków. Przy następnym samochodzie zrobię to od razu na samym początku, teraz po prostu nakleję te folie, bo często jedziemy teraz, wiecie, do Łodzi, do magazynu, po autostradzie, tam no jest sporo kamyczków, które no przez dużą prędkość, wiecie, robią odpryski jakby z przodu i żeby tych odprysków nie było więcej, to właśnie jest przyklejana folia bezbarwna na zderzak z przodu i na maskę, ale poza tym no właśnie robimy też korekcję całego lakieru i też nakładamy ceramikę, więc Natalia będzie się dużo łatwiej myło samochód, podobno, zobaczymy. Cała przyjemność razem z folią PPF, tą bezbarwną i w ogóle kosztuje niecałe 8 tysięcy złotych, więc sporo. Ale wcześniejszą wycenę zrobili na jeszcze więcej. Tak, jeszcze była większa wycena, ale tam chcieli oklejać nie wiadomo jeszcze jakie rzeczy, w sumie bez sensu, więc od poniedziałku do środy samochód stoi w serwisie BMW, bo tam to właśnie robią i teoretycznie jutro, czyli jeszcze w tym vlogu powinniśmy nasz samochód odebrać i no pokażemy wam, czy jest jakaś różnica. W sumie to, że nasze auto stoi w serwisie, to też jest sukces, bo raz już mieliśmy oddawać i niestety już nawet zawieźliśmy auto. Tak. I okazało się, że pan, który okleja, złamał nogę i wczoraj Karol zawoził auto, był umówiony z panem, pojechał, a jego nie było. No. I już wrócił taki wkurzony do domu, bo u nas byli jeszcze moi rodzice, bo mama miała tam wizytę u lekarza i razem jechaliśmy. Karol, wiecie, specjalnie wstał rano, pojechał. O 7 musiałem wstać, żeby o 8 być w serwisie, a niestety pan nie odbierał telefonu i dopiero o 10 zadzwonili, że a gdzie jest samochód, czemu pana nie było? Ja mówię, że... Oni czekają cały czas. Ja mówię, że byłem o 8, ale nikogo nie było i dopiero o 10, wiecie, zorientowali się, że nie ma auta. Akcja trwała przez cały poranek, ale na całe szczęście udało się to auto odstawić i w sumie do tego tematu wrócimy jutro, jak pokażemy wam efekt finalny, a teraz stwierdziliśmy, że skoro jest taka ładna pogoda, to jedziemy na Mosiach się przespacerować. Okej, dobra, ja za moment do pana odzwonię, dobra? Zróbmy tak, okej? Oczywiście, dobra, dobra, dzięki. Okej, jak słyszeliście, idealnie w tym momencie się o tym mówiliśmy, pojawił się problem, bo tak naprawdę, słuchajcie, nie ma kto nakleić tej folii bezbarwnej. Jakby korekcja... Trzeci raz. Tak, korekcja lakieru jest zrobiona, ceramika jest położona i stwierdziliśmy, że rezygnujemy w ogóle z folii póki co. Dalej będą pojawiały się odpryski z przodu, też nie wiem, czy powinienem kłaść w końcu tą folię, czy nie. Jak ktoś się zna, to dajcie znać, czy warto po 2 latach mimo wszystko tą folię założyć, żeby nie było więcej odprysków, czy nie. Jutro samochód będzie odświeżony, bo będzie po korekcji lakieru, będzie też z nałożoną ceramiką, więc i tak będzie, wydaje mi się, wyglądał dużo lepiej. Zobaczymy w sumie. No, ale zobaczymy, podobno rano jutro ma być do odbioru, więc pokażemy wam po prostu, jak już odbierzemy. A, Natalia, zapłacimy niecałe chyba 4 tysiące zamiast 8, więc... To akurat mi się podoba. Taki plus. Mociakiem doszliśmy sobie na molo i w pierwszym momencie, jak wyszliśmy z auta, było mega zimno. Ja już myślałam, że zmarzniemy. Jak przyszliśmy tutaj, usiedliśmy w miejscu, gdzie zawsze siedzi najwięcej osób, bo tutaj fajnie pada słońce i nie wieje. Bo tutaj są takie zabudowane... Tak, a tutaj, o, proszę bardzo, jest już plaża, jak widzicie. Totalnie pusta, latem tu będzie full ludzi, ale... Ale tutaj jest totalny chillek, jeszcze jest lodowisko i gra nam muzyczka. No, no właśnie, można sobie wychillować. Już taka trochę wiosna, a tam jest lodowisko, śmiesznie. Ja zawiedzałem jeszcze wiosnę i lato, Natalia, ty też czujesz no, teraz? Ja tak już teraz czuję, lato, że jest coraz bliżej do tego, ale a jeszcze parę miesięcy. Jesteśmy już w traficzku i mieliśmy wracać do domu i co Karol wymyślił? Że ma ochotę nie na robi. Pierogi i musimy no. jechać do pierogarni. Ty też masz ochotę, ty jesteś najlepszy widzowie. Mamy razem ochotę, ale nie, to ja wymyśliłem zawsze i to moja wina. Ale to ty wymyśliłeś. Ale sama się podpaliłaś. To prawda, ja też mam trochę ochotę na pierogi. Karol w ogóle już go nosił na samym Monciaku. Najpierw wymyślił, żebyśmy poszli do śliwki w kompot, ale stwierdziliśmy, że no oboje tak sobie mamy ochotę. Potem chciał kupić gofra. 2 razy próbował, ale stwierdziłam, że nie, bo mamy jeszcze torcik w domu. I właśnie a propos torcika, to w domu opowiem wam, dlaczego go mamy i co nim świętowaliśmy. Jesteśmy już w środku i Karol był tak głodny, że zamówił jeszcze zupę pomidorową i w sumie nigdy stąd nie jedliśmy zupy. Tak, właśnie wziąłem dla testu, ale już widzę, że ona jest taka jak z Ikei trochę, nie? Ona tobie smakowała bardzo w Ikei i mi nie bardzo, bo jest taka gęsta, jakaś mocno warzywna. Bardzo dobra, ale jest mega podobna do tej z Ikei, bo właśnie ma dużo takich warzyw krojonych. Taka kremowa jest trochę, nie? Troszkę tak, ale jest fajnie doprawiona. Okej, ale to widzowie tak tylko wiecie, na podtrzymanie tutaj życia, bo czekamy na nasze pierogi, wzięliśmy sobie, o, ja wziąłem lemoniadę mojito, Natalia wzięła lemoniadę majonową na ciepło, tak? Tak, zamówiliśmy
zjedliśmy jeszcze oczywiście pierogi, ale na nie jeszcze czekamy. No dobra, słuchajcie, teraz czuję się spełniony. W sensie będę się czuł jak zjem, ale mamy w końcu coś, na co mieliśmy oboje ochotę. Jak? Tak jak zawsze? Mega dobra. Okej, wróciliśmy do domu i po jedzeniu czas na deser. I tutaj w ogóle mamy tort niespodziankę, bo jak pewnie wiecie, Karol w sobotę wieczorem wbił 2 miliony subów na swoim kanale. I ja przygotowałam dla niego w niedzielę niespodziankę i kompletnie się nie spodziewał. Generalnie całą niedzielę spędziliśmy w Łodzi na magazynie, bo musieliśmy nagrać TikTok i ogarnąć kilka z rzeczy właśnie związanych ze Sweet Planet. I tego samego dnia przyjeżdżali do nas moi rodzice i poprosiłam ich, żeby kupili tort właśnie i szampana. I to właśnie miała być niespodzianka dla Karola, nawet nie pytajcie, jak ja musiałam to ogarnąć. Prosiłam ich, żeby kupili takiego, wiecie, droższego szampana, bo mówię 2 miliony subów, rzadko się zdarza. I czajcie, że w całej Iławie nigdy nie było. Objeździli wszystkie sklepy, jakieś monopolowe Intermarché, bo w ogóle Intermarché jest otwarte w niedzielę, nie handlowe, co ciekawe. I jakieś żabki alkoholowe w Elblągu nawet po drodze i też nigdy nie było. Ostatecznie drugiego szampana udało im się pożyczyć od mojej cioci, bo akurat miała w domu. Tak, więc widzowie, w ogóle to też jest hit. Szampan za 250 zł, pierwszy i ostatni raz w życiu chyba piliśmy, bo ty się był dobry, ale chyba wolę martini tam za 3 dyszki czy 4. No ten szampan jest bardzo wytrawny, martini jest słodkie, więc no właśnie. To ci bardziej smakuje. Ale dobra, no z tej okazji mamy zaliczone, drogi szampan, raz w życiu można. Teraz macie filmik na ekranie, który Natalia nagrała, jak tam wchodziliśmy właśnie do mieszkania. Natalia i rodzice stali z tortem, ze świeczkami na 2 miliony i ja na początku myślałem, że to jest prezent twoich rodziców. Bo tak wiecie, wchodzę, nagle oni stoją z tortem, mówię, pewnie widzieli na Instagramie i kupili, nie? Ale okazało się, że to Natalia wszystko nadzorowała z drogi. Ja w ogóle nie wiedziałem nawet, kiedy ona to wszystko ustalała. Jest to, że moja mama do mnie dzwoni po drodze i mówi, że nie ma tego szampana. Ja, no coś tam. I kiedy się pyta, o czym rozmawiałaś, a ja mówię, no babcia pytała, ile ja jej chcę. Nie podawałam liczby, ty się skapnąłeś. Nie, jakoś tak tylko wiesz, w ogóle to nie było dla mnie w ogóle podejrzane, co dziwne, bo ty nie umiesz kłamać, ale nie no, niespodzianka widzowie się udała. I dawaj Natalia, krój tego torta, bo mam na niego mega ochotę po pierogach. Ale właśnie, tutaj obok są jak widzicie klocki Lego i w międzyczasie jak Natalia krój tego torta, to coś wam pokażę, bo ci, którzy nie oglądali filmu na moim kanale, nie wiedzą, że jak widzicie mamy w domu najwyższy na świecie zestaw Lego. Mamy wieżę Eiffla, którą udało się złożyć, nagrywaliśmy z tego film do mnie na kanał. Podejrzewam, że niektórzy z was tam ten film oglądali, ale no dla tych, którzy nie, zwróćcie uwagę, jak ta wieża się prezentuje. Z tą wieżą było mega dużo zabawy, bo ma ona 149 cm wysokości. No i powiem wam, że naprawdę robi wrażenie, ale jak widzicie, nie mamy jej gdzie za bardzo trzymać. Karton też jest spory, ale jakby z kartonem problemu nie będzie. No tyle tylko, że chyba ją będziemy musieli wywieźć do Natalii rodziców. Na całe szczęście nie trzeba przewozić jej tak w całości, bo no 1,5 metra przewieźć tak, żeby nic się nie szkodziło, byłoby ciężko. I ktoś w Lego o tym pomyślał, bo jak widzicie, da się podzielić tę wieżę na dwie części. Tutaj mamy podstawę z tym takim pierwszym piętrem, no a tutaj mamy całą resztę, to bardzo łatwo można, uwaga, o, po prostu włożyć jedno w drugie i w tej chwili znowu mamy całą wieżę złożoną. A propos tej wieży, to mi się nawet nie chce o niej słyszeć, bo ja ją układałam przez kolejne 1,5 dnia i miałam takie... jakby odciski na palcach, jakby od klocków. Obolałe, nie? Takie no, opuszki, ja też to miałem, bo to było tak, że... jakbym łapałam, to czułam, jakbym cały czas knikała te klocki. Tak, to było tak, że ja widzowie układałem u siebie na filmie, nie dałem rady ułożyć 24 godziny i potem Natalia kończyła to układać sama, jak ja montowałem, więc w sumie składaliśmy to ponad 20 godzin, ponad chyba 26 godzin nawet, nie? Ciągłego składania, więc roboty trochę było, ale no, efekt jest fajny. Takie pojedyncze klocki, bo tam było dużo pojedynczych. Tak, ale no, robi wrażenie, nie ma co? Robi wrażenie, no. Podobnie jak ten tort truflowy z Sowy, jak będziecie kiedyś szukali jakiegoś fajnego tortu, czy to na swoją rodzinę, czy może na kogoś, to naprawdę w sobie ten tort jest bardzo dobry. Ale my teraz idziemy go jeść i chyba trochę poczylujemy, bo przez ostatnie dni prawie codziennie wstawaliśmy o 7 albo po 7. No. Jesteśmy tacy zmęczeni, ja chociaż wczoraj troszeczkę odespałam, bo spałam chyba z 1,5 godziny w dzień. Właśnie, w ciągu dnia, jak ja montowałem, to ty spałaś, ale po powrocie jeszcze nie mieliśmy czasu, żeby tak wiecie, dobrze odpocząć, bo... nie odespałeś. No, ja nie odespałem, więc idę go jeść, a potem chyba zrobię sobie jakąś drzemkę. Okej, mamy kolejny dzień, z rana dostaliśmy już telefon, że nasz samochód jest gotowy i co ciekawe, pan zadzwonił, że jednak mogą okleić tą folią w piątek. Tak, ale już stwierdziliśmy, że nie, już nie oklejamy, trzeba się zastanowić, już też nie chcę chyba, żeby oni to robili, bo co chwilę coś zmieniają, już mi się to nie podoba. Co ciekawe, pan jeszcze zaoferował nam najlepszą cenę na rynku, powiedział, że nic takiej nie znajdziemy, a wcześniejsza wycena była o 300 zł tańsza. Tak, no, tak, chyba zapomnieli, że lubili nam wycenę tego i było taniej, więc nie, no po prostu mamy zrobioną korektę lakieru, mamy położoną ceramikę, no a swoją to się zastanowimy, dajcie znać, czy warto na używany samochód naklejać, czy tak nie bardzo już. I w ogóle dzisiaj 1 marca i jest takie słoneczko, że nie trzeba kompletnie używać lamp do nagrywania i dzisiaj rano leżeliśmy sobie w sypialni i otwieraliśmy aż okno, bo no, tak ciepło. Było czuć takie lato nawet, nie? No. Że zawsze jak wstajemy rano w lato, to otwieramy okno, dzisiaj też to zrobiliśmy i no już czuć, że... takie fajne powietrze było dzisiaj. No właśnie, czuć, że wiosna coraz bliżej, ale jeszcze trochę, dobra, nie ma co, Natalia, idziemy pod traficzka po raz kolejny i jedziemy po auto. No dobra, jesteśmy już pod salonem i idziemy zobaczyć nasze autko. Kurde, Natalia, nie widzę naszego autka póki co, ciekawe gdzie ono jest. No jest mega dużo samochodów jak zawsze. No dobra, słuchajcie, jest i ona, nasza trójeczka Natalia, reakcja. Kurde, bardzo mocno słońce świeci, jak więc... zobaczyliśmy
ślady po moich paznokciach. Znaczy po twoich pierścionkach chyba bardziej. One pewnie będą, bo to było tak głębokie, że w pełni uratować to się tego na pewno nie dało. Ale ty, jest lepiej. Była taka jedna duża, ja jej tu nie widzę. Ale nie no, ogólnie Natalia chyba przejrzała, co byciulka. Lakier jest dużo bardziej błyszczący niż był. O, spójrzcie jak wygląda maska. Nie no, jest duża różnica. Dobra, idziemy po kluczyki i zaraz obejrzymy, jak już będziemy mieli wszystko załatwione. Dobra, odeprzyj samochód, muszę zasłaniać się, bo o, słońce strasznie tutaj świeci. To są właśnie uroki wiosny, ale powiem wam, że wygląda spoko. Idziemy zaraz jeszcze na stadion. Zaraz nagramy, mamo. Tak, zrobić miniaturkę i pokazać dobrze wam ten samochód, bo tutaj w środku się panowie patrzyli. Tak, jak Karol tutaj nagrywał, to ja się odwracałam, tam stoją panowie i się śmieją i tak machają, nie? Serio? No, właśnie tak, taka małomówna była. Tak mówię się, czemu ty nic nie mówisz, a już wszystko jasne, zasadziłaś się. A, no tak, bo tam są drzwi do warsztatu, okej, okay, tak. To robiliśmy sensację. Ty, Natalia, ale chyba ogarnęli też ten środek. Wydaje mi się, że prali dywaniki, bo pewno, są jakieś mega czyste. Pierwsze wrażenie są naprawdę spoko, zaraz pójdziemy na stadion, zobaczymy jak tam będzie to wszystko wyglądało, bo no tam będziemy mogli się skupić, bez żadnych podglądaczy. Tylko oczywiście jak zwykle pod tym salonem jest taki młyn, że nie mamy jak wyjechać, bo właśnie pan przywiózł mleko chyba do ekspresu. Dobra, podjechaliśmy pod stadion, stoimy w trochę innym świetle i Karol, ja nie widzę jakichś spektakularnych efektów. Jak nie, Natalia? Jest lepiej, ale no widać nadal te rysy. Jest bardzo ostre słońce, ale nie, no Natalia, jak nie widać? Zobacz, jak się ten samochód błyszczy teraz. Czekajcie, pójdę. Umyty po prostu. Nie, no właśnie nie. Dużo lepiej teraz to wygląda, Natalia. Tak, ten lakier tak jakby odżył, nie? Jest poprawiony i widać to, bo no mega się błyszczy. Nawet po umyciu już nie byliśmy w stanie no takiego efektu uzyskać. O, chodź tutaj, Natalia, zobacz. Patrz, jak się dźwig odbija od tego. Zobacz. Widzisz, jakie jest lustro? No faktycznie i jeszcze zauważyłam jedno miejsce, gdzie widać efekt. Na tych czarnych ramkach od. No właśnie. Moich pierścionków też porysowane i to było mocno widać, tak. A teraz nie widać prawie w ogóle. To proszę dbać, dobra, teraz zamykać tak, żeby pierścionkami za bardzo nie dotykać. Nie no, ale już tak na serio widzowie, to zwróćcie uwagę, jest różnica. Spójrzcie na ten lakier, jak on się tutaj fajnie błyszczy, no widać poprawę. Widać też mocno na lusterkach, bo Natalia, my już mieliśmy tak, że robaczki normalnie były w żartek. Bo to nawet ja zauważyłam, że no właśnie. Jest lusterka, nie? A to już się po prostu nie zmywało. Tak, to już było w żarty i zobacz, widzisz teraz już, o, elegancko, nie ma śladu po tych owadach. Nie no, widzowie, nie ma co gadać, jest kozak, serio, bardzo mi się podoba, no nie ma co prawda folii z przodu, więc takie odpryski jak o, tutaj widzicie, no dalej będą się pojawiały, ale no trudno, na to już nie ma rady. Tego i tak już się nie dało uratować, wiecie, bez malowania. Ale nie, no poza tym jest elegancko też, o, elegancko nam tutaj felgi wyczyścili, zrobili środek, wszystko więc... Wszystko nam umyli, próg, no. Jak nam ładnie wyczyścili, szło. Nie no, jest git, chyba było warto. Okej, okay, my jesteśmy już w domu, chwilę to trwało, bo byliśmy jeszcze na mieście, robiliśmy zakupy, teraz jeszcze jemy torcik. O, uwaga, już prawie zjadłem cały, za późno, Natalia. I co ciekawe, Karol pije kawę w naszych nowych kubkach, w sumie to szklankach, ale mega ładnie wygląda ta kawa. Dzisiaj w ogóle mieliśmy taki organizacyjny dzień związany ze Sweet Planet. Udało nam się zdobyć jednego nowego dostawcę i będzie pełno brytyjskich nowych rzeczy. I będą też fajne rzeczy wielkanocne. Już mamy powybierane, dzisiaj będziemy zamawiali. Dodatkowo rozmawialiśmy dzisiaj też z naszymi obecnymi dostawcami i też udało nam się dogadać, żeby ściągali rzeczy specjalnie pod nas. Sprawdzajcie regularnie naszą stronę, bo już teraz pojawia się mnóstwo nowości, a będzie ich jeszcze więcej. W ogóle widzowie, dajcie znać jak jakość tego aparatu, który teraz widzicie, bo przesiedliśmy się z powrotem na nasz taki stary mini aparat. Naszego, bo ten jest tak ciężki, że jak ja nagrywam i trzymam tak, to wiecie, mi się aż ręka trzęsie. No, Natalia nie ma siły, żeby tamten aparat trzymać, żeby wiecie, nagrywać tak luźno z ręki, więc chyba będzie trzeba wrócić do tego, ale ja w trakcie montowania zobaczę, jak to mniej więcej wygląda i czy ten się nadaje, bo wydaje mi się, że on nie do końca podoła. Nie, myślę, że podoła, Karol. Ale na tym będziemy kończyli ten odcinek. Mam nadzieję, że taki trochę luźniejszy film wam się spodoba. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo do końca tego miesiąca lecimy po 340 000 subów i do zobaczenia w kolejnym odcinku.